Siema, z tej strony Lulok i pewnie zastanawiacie się, co dzisiaj tak z kamerką. No a mianowicie chciałem wam pokazać, że tak powiem, moje gry na komputer. No, oczywiście to jest dopiero część, ale więcej płyt mam po prostu w takich opakowaniach, wiecie. W takich, tych malutkich, nie? No i nie będę ich pokazywał, może poświęcę jakiś inny odcinek i wtedy pokażę. Okej, no to może nie przedłużajmy i zacznijmy. Pierwsza gra, miałem wtedy, ile? 6 lat. To nie jest taka gra, takie krzyżówki bardziej, rebusy i gry. To jak miałem 6 lat. Tak, coś. Ok. Kolejna gra. Wildlife Park 2, czyli Szalone Zoo. No, prowadzimy takie zony i tam. Możecie sobie wpisać na YouTubie. Nie będę opisywał tych gier, tylko po prostu wpiszecie sobie każdą nazwę tej gry na YouTubie. Obejrzycie Let's Playa, no i zobaczycie, jak to wygląda, czy warto kupić. Kolejna gra, że tak powiem, nie jest moja, ale kolega dał mi ją za darmo. Jest to Train Simulator 2010, tak? O tak, 2010. Train Simulator 2010. Kolejna, też jak miałem 6 lat. Wikingowie. Tutaj są takie różne. Taki pływa statkami, ryby się łowi. No. Wyglądało na tak. Wikingowie. Kolejna gra. Dragon. Super gra. Też sobie zobaczycie na YouTubie. Okej. Okay. Może kiedyś nawet zrobię z tego Let's Playa, bo to jest, powiem wam, fajnego. No. Uwaga. Dragon. Polska wersja językowa. Symulator koparki 2011. Kolejne, jedna z najnowszych gier moich, jest to FIFA 13. Tak. Jedna z najnowszych gier. Te trzy gry najnowsze, które wam pokażę, one wszystkie były po 130 zł. Ok, teraz może pokażę te wszystkie trzy gry. Okej, okay, no to kolejna. Simulator Farmy 2013, złota edycja. No. Ale zamierzam jeszcze kupić Farming Simulator, ponieważ to jest takie inne trochę. Inne, gorsze. Okej, okay. I ostatnie z tych nowych jest to The Sims 3. Też może kiedyś tego Let's Playa nakręcę. Okej. Okay. Kolejna gra, również nie moja, kolega mi pożyczył. Jest to... O, nie widać. Wheels of Steel Extreme Truckers 18, czyli 18. No. Jeszcze raz pokażę może. Jak się coś odbija, to sorry, ale to światło. Okej, okay. I ostatnia. Takich gier w takiej okładce jest to Symulator Farmy 2009. No i to by było chyba na tyle. Jeszcze dzisiaj postaram się nakręcić taki odcinek informacyjny i drugi odcinek z tych właśnie tych gier innych. Aha. Poczekajcie jeszcze na chwilkę, bo jeszcze mam jedną grę w takiej
poprawce. Już. Jest tu tajemnice Egiptu. Coś takiego. Tajemnice Egiptu. Też super gra. No, no to, to by było na tyle. Także komentujcie, subskrybujcie, rzućcie magicznego życzek. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Narka.